Zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak zrobić takie aniołki. Aniołki są niewielkie, około 10-11 cm. Pokażę, jak zrobić taką wersję, albo z wyszywanymi oczkami, albo z koralikami. Do robienia aniołków użyłam podobnych materiałów jak do poprzednich elementów szopki, czyli szydełka 2,5, włóczka albo bawełna, tak jak tutaj maceryzowana w nachep. Tu użyłam Divy, tak jak już do Matki Boskiej użyłam, Alize Diva. Jest on tak, ona jest taka delikatniejsza, a ma ten sam połysk, co bawełna maceryzowana. Na skrzydełka najlepsza dla mnie okazała się Alize Softy, Alize Baby Softy, czasami widziałam takie nazwy. Jest ona taka najbardziej miękka i leciutka. Próbowałam też robić z Yarn and Mink, ale one są grubsze, cięższe do takich moich małych aniołków. No można. Wydawało mi się, te mi się wydają lepsze. Oprócz włóczek przydadzą się jakieś złocone nitki. Tutaj mam kordonek, yarn, ale taki trochę cieniutki, ale do takich drobnych elementów mi się przydał. Troszkę grubsza jest mulina metalizowana. Ona jest taka sztywniejsza, na pewno też się przyda do robienia trzech króli. Oczywiście albo bezpieczne oczka, albo koraliki, które tutaj użyłam, albo nitka mulina ciemna do wyszycia oczu. Przydadzą się też na aureole takie sztywne sznureczki, które teraz są dostępne w sklepie. Kiedyś udało mi się kupić taki, on był najfajniejszy, bo on taki najbardziej sztywny. Teraz niestety takiego już nie mogę dostać, ale z tego też ta aureola może być. Jakieś, mogą być jakieś różne złote paseczki, które można ozdobić. Można ozdobić nasze aniołki. Jeszcze wypełnienie na głowę, igła, nici, gorący klej oczywiście. I to chyba wszystko. Listę zaraz umieszczę w filmiku. Głowa też była trochę szersza niż dłuższa, dlatego zacznę od magicznego pierścienia, a na nim zrobię 7 półsłupków. Już mam raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. Tył będzie niewidoczny, więc robię metodą zakończonych rzędów. Czyli zamykam oczko ścisłe i podniosę się do następnego rzędu. Odpiąłem łańcuszka. I drugi rząd. W drugim rzędzie będę podwajała wszystkie oczka, czyli będę miała z 7 oczek razy 2, 14 półsłupków. Czyli wbijam się w każde tutaj oczko i robię 2 półsłupki. Raz i 2. I tak 14 razy. Raz, 4, czwarte oczko, 5, 6 to samo i aż do 14. Potykamy się pod koniec drugiego rzędu. Zakończam oczkiem ścisłym, podniosłam się do oczkiem łańcuszka i trzeci rząd. Robimy 1 półsłupek i 1 podwojenie. 7 razy, czyli z 14 rzędów, 14, z 14 półsłupków z drugiego rzędu będę miała teraz 21 półsłupków. Czyli 1 półsłupek, a następnym podwajam. Czyli 2 półsłupki w jednym. I tak 7 razy półsłupek i podwajam. I pod koniec tego rzędu mam już 21 półsłupków.
I czwarty rząd jeszcze będę dodawała, czyli wbijam się i robię dwa półsłupki, a potem dodaję. I dwa półsłupki w jedno. I znowu dwa półsłupki i dodaję, czyli dwa półsłupki raz, dwa. I tak 7 razy. Pod koniec tego rzędu będę miała 28 półsłupków. I piąty rząd, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, czyli 6 kolejnych rzędów, przerabiam cały czas 28 półsłupków, bez żadnego dodawania. Czyli 28 półsłupków, gdy dojdę do końca, widzę, nie muszę mieć markera, bo widzę, gdzie zaczyna się rząd, kończę oczkiem ścisłym, podnoszę się oczkiem łańcuszka i znowu 28. I tak 6 rzędów. Spotykamy się pod koniec 10 rzędu. 10 rzędów zrobione. Teraz już będę zmniejszać. Czyli zrobię 2 półsłupki, podnoszę się oczkiem łańcuszka. 2 półsłupki i zmniejszenie. I tak 7 razy. 2 półsłupki i zmniejszam. Siedem razy, czyli będę miała pod koniec tego rzędu 21 półsłupków. Osoby, które chcą zrobić aniołka z bezpiecznymi oczkami, po 8 rzędzie wbić sobie oczka, między 8 a 9 i między nimi tak 3-4 półsłupki odstępu. Osoby, które chcą wyhaftować oczy albo zrobić z koralików, nie muszą jeszcze nic robić. I w kolejnym 12 rzędzie będę dalej zmniejszać. Zrobię 1 półsłupek i zmniejszenie. Jeden półsłupek i zmniejszenie. I tak 7 razy. Pod koniec rzędu będę miała 14 półsłupków. Już po tym rzędzie warto sobie wypełnić tą głowę. Potem najwyżej jeszcze troszkę się dołoży. Bo w kolejnym rzędzie będę już 7 razy zmniejszać. Czyli z 14 półsłupków będę już miała tylko 7. I 13 rząd 7 razy zmniejszam. Podnoszę się oczkiem łańcuszka i 7 razy zmniejszam. Raz. Dwa. I tak 7 razy. Mam już 7 półsłupków. I w kolejnym 14 rzędzie nie będę już nic zmniejszać, tylko zrobię 7 półsłupków. Będzie to ostatni rząd w kolorze głowy. 2. 7 półsłupków. 3. 4. 5. 6. I 7. I zakończam oczkiem ścisłym. I trochę podopycham jeszcze, poukrywam nitki, podopycham troszkę jeszcze wypełnienia. Może jeszcze troszkę. Jest mały otwór, więc powolutku podopychać troszkę. I kończymy już z kolorem skóry. Przejdziemy do koloru sukni. Ale żeby tak troszkę pozłocić tego aniołka, możemy pierwszy rząd zrobić kolorem złotym. Albo srebrnym, albo jakimś innym metalizowanym. Teraz jakiś
tu weźmiemy. Teraz rząd będę robiła już złotą nitką, brzeg sukni. Oczko ścisłe zrobiłam już złotym, związałam te nitki i teraz każdy półsłupek będę przerabiała tą złotą nitką, luźno, nie za mocno. Dwa półsłupki. I będę chciała mieć 14 półsłupków. I tak do końca rzędu. I przechodzę na kolor biały. Obcinam tą złotą nitkę. Teraz ją zwiążę, żeby mi nie uciekła. Jeden półsłupek, czyli 14 półsłupków w kolejnym rzędzie. Nitki można tu pochować do środka. I jeszcze zatkać troszkę. Wypełnieniem. Mój anioł w środku będzie pusty, dlatego, żeby on tak ładnie stał, będziemy go dość mocno rozszerzać w każdym rzędzie. Żeby to rozszerzanie było równomierne, możemy zrobić tak, że w pierwszym rzędzie dodamy z lewej i z prawej strony aniołka, a w następnym z przodu i z tyłu. I potem znowu z lewej, z prawej, z przodu i z tyłu. Czyli jak teraz mam 14 półsłupków, jak dodam dwa półsłupki z lewej i z prawej strony, tutaj widzimy koniec tą, tym łączeniem, widać, jest koniec tył aniołka, to będę miała 16 półsłupków, w następnym rzędzie dodam z przodu i z tyłu będę miała już 18, potem z lewej i z prawej będę miała 20, aż dojdę do 30 półsłupków. Nakładamy znacznik albo jakąś kontrastową nitkę, żeby wiedzieć, gdzie rozpoczynam rząd, gdyż będę robiła już spiralnie i przerabiam sobie z tyłu półsłupki i gdzieś z boczku dodam raz, dwa i idę półsłupkami z półsłupkami idę do następnego boku i tu też dodam. I tak. W każdym rzędzie dodaję dwa półsłupki. Doszłam do znacznika. Przerzucam go do przodu. I ostatni półsłupek zakończę złotą nitką, bo teraz będę chciała się przerzucić na złotą nitkę. Białej nie obcinam, bo jeszcze ten rządek zrobię białą. Ok, tu zaznaczyłam. I teraz robię półsłupki gdzieś w dwóch miejscach. Zaraz przywiążę sobie tą złotą nitkę. Robię półsłupki. I gdzieś też na przykład po bokach, w dwóch miejscach sobie dodam i będę miała 32. Raz, dwa i z drugiego boku też dodam. I tak do końca rzędu. Czyli po tym rzędzie w złotym mam 32 półsłupki. I ostatni półsłupek przed znacznikiem zakończam już białą nitką. Złotą nitkę zaraz obetnę i zwiążę.
przerabiam. Białe półsłupki też gdzieś w dwóch miejscach dodam i będę miała 34 półsłupki. Raz, dwa i zostawiam. I po tym rządku będę miała 34 półsłupki. Ostatni rząd, już bez żadnego dodawania, 34 półsłupki, Alizę Baby Softy, żeby powstał taki obłoczek, na którym aniołek by mógł pływać. Już mi niepotrzebna, będę wiedziała, gdzie zaczęła. Ta nitka, znacznik i robię 34 półsłupki, Alizę Softy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, aż do 34. I na tym zakończę moją sukienkę. I ta część zakończona. Robiłam też identyczną ilość rzędów i słupków z Wiwy. Taka jest różnica, troszkę jest mniejsza ta postać. I teraz jeszcze tylko łapki, potem pozakańczamy te nitki i wyszyjemy oczy. I najtrudniejszy moment aniołka. Czyli 6 półsłupków, przerabianie w kółko na magicznym pierścieniu kolorem skóry. Robię 6 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I 6. Zaciągam. Będę robiła spiralnie, dlatego zaznaczę sobie kontrastową nitką albo znacznikiem jakimś. Początek rzędu. I tak jeszcze tym kolorem zrobię 2 razy 6. Raz, dwa. 4. Można sobie już wypchnąć tą rękę, tak jak w owieczkach. Pięć. I 6. I trzeci rząd. Też 6 półsłupków. Cztery. Pięć. Tak jak mówiłam przy owieczce, trzeba uważać, żeby nie wbić się w to drugie, tą tylną ściankę. Wiele osób robi to po prostu po lewej stronie, wbijając odwrotnie, nie do środka, tylko na zewnątrz, na lewej stronie robótki. Robiąc rączki diwą, ona jest taka delikatna. Pierwsze rączki robiłam właśnie na prawej stronie, tak one wyglądają, a potem już postanowiłam próbować zrobić na lewej stronie i wygląda to tak. Ta burka trochę błyszczy, trudno to zobaczyć, ale nie ma takiej dużej różnicy. Robi się o tyle lepiej, że nie wbija się do środka szydełka, tylko na zewnątrz. Czyli przy robieniu, po zrobieniu półsłupków na magicznym pierścieniu,
gdy robię teraz następny rząd, 6 półsłupków, normalnie tak po 4 półsłupkach sobie już wywracałam tą robótkę na prawą stronę, a tutaj zostaje na lewej stronie, czyli jak robię 6 półsłupków w drugim rządku, nie wywracam tak jak przedtem wywracałam na lewą, na prawą stronę, tylko zostaję na tej lewej stronie i robię tą rączkę nie do środka, tylko na zewnątrz. Może komuś ta metoda bardziej w tych drobnych elementach będzie pasowała. Wtedy ta nitka jest nie w środku, ta nitka z magicznego pierścienia, tylko też tutaj na zewnątrz. 6 półsłupków zrobione w kolorze skóry i teraz można zrobić jeden rządek złotą nitką, chociaż jest to dosyć trudne przy takiej małej ilości oczek. I potem zrobić jeszcze 7 rządków białą lub od razu zrobić 8 rządków białą. Ja spróbuję złotą, bo za jedną zrobiłam, to już się będę pomęczę i z drugim. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5 i 6. Przejdę na biały kolor. Raz. Teraz pójdę dalej, ale już sobie tutaj zwiążę te niteczki złotą obetnę. Zaraz pochowam do środka, ale może dokończę ten rządek. Białą i jeszcze potem 6 takich rządków. I kolejna szóstka. Teraz sobie może zaznaczę znacznikiem, żebym wiedziała, gdzie zaczynałam. Przedtem zmiana koloru mi sygnalizowała, że to jest początek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I popycham sobie teraz te wszystkie nitki do środka. Na razie znacznik sobie wyciągnę. Wszystkie białe i te w kolorze skóry niteczki powkładam tu do środka. Niteczki pochowałam i teraz już zrobiłam dwa rządki, czyli jeszcze 5 rządków białych, czyli w sumie będzie 7 białych rządków. Raz. Dwa. Dwa. Cztery. 5 i 6.
I jeszcze cztery takie rządki. Rządek złoty i 7 rządków białego zrobione. Teraz możemy tylko zakończyć tą rączkę, łącząc obydwie strony trzema półsłupkami. Czyli ściskamy tą rękę, przebijamy się przez obie strony i robimy trzy półsłupki. I zostawiam trochę dłuższą nitkę, żeby można było wciągnąć nią do środka. Jeżeli ktoś chce przyszyć, to jeszcze dłuższą nitkę. Kto będzie chciał kleić, to wystarczy taka. I łapki gotowe. Za chwileczkę je sobie przeciągniemy. Potem się je tak tutaj sklei. Włosy zaczynają tak jak głowa, czyli na magicznym pierścieniu robię 7 półsłupków. I potem będę miała w drugim rzędzie podwajała 14, w trzecim półsłupek dodawanie 21 i w czwartym 2 półsłupki dodawanie 7 razy i będę miała 28 półsłupków. Czyli pierwsze 4 rządki robię tak samo jak głowa. Myślę, że nie będę już pokazywała. Spotkamy się pod koniec czwartego rzędu. 4 rzędy zrobione. W piątym, w jakimś jednym miejscu zrobię podwójnie, na przykład na początku, żeby mieć 29 półsłupków, żeby był troszkę więcej niż obwód głowy. I te 29 półsłupków przerobię w piątym, szóstym, siódmym, ósmym i może dziewiątym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc na razie 8 półsłupków i 8 rzędów i przymierzamy. 8 rzędów, czyli jeszcze tu jest piąty rząd. Potem szósty, siódmy, ósmy. 29 półsłupków. Spotkamy się pod koniec ósmego rzędu. 8 rzędów. Troszkę za mało u mnie jest. Jeszcze jeden rządek zrobię, dziewiąty. 9 rządków będzie w sam raz. To jeszcze to przeszyję. Dlatego nitkę zostawiam dość długą. Skrzydełka będziemy robić w ten sposób, że zrobimy łańcuszek. Ja zrobię dla mojego małego aniołka 8 oczek łańcuszka plus jedno oczko na podniesienie. I potem będziemy przy każdym powrocie zmniejszać o 2. Więc jeżeli ktoś by chciał mieć większe skrzydła, to może zrobić 10, 12 i będzie miał po prostu więcej powrotów. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i jedno oczko na oczko podniesienia i wbijam się w drugie oczko od skrzydełka i muszę wrócić do końca. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I podnoszę się do oczkiem łańcuszka do następnego rzędu, obracam i teraz robię już tylko 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. I wracam z powrotem. I teraz 4, czyli za każdym powrotem o 2 mniej. Czyli jakbym chciała mieć większe skrzydła, większego anioła, to mogłabym zrobić 12, 10, 8, 6, 4. I ostatni powrót, do którego właśnie zmierzam. 1, 2,
Jak się zrobi oczko mniej, oczko więcej, też to nie ma takiego znaczenia. Trzy, cztery. I tylko dwa. Raz. Dwa. I skrzydełko zrobione, kosztowrócę. I ostatnią rzecz, którą musimy zrobić, to tu z tej strony spróbujemy to, znaczy spróbujemy ściągnąć to szydełko. Podnoszę się oczkiem łańcuszka i ściągnę w ten sposób, że wbije się tu raz, dwa, trzy, ile mi się tutaj da. Luźno, bardzo luźno. Cztery, pięć. I przez te wszystkie oczka, które tu mam, przeciągnę się i ściągnę to mocno oczkiem łańcuszka. I mniej więcej takie skrzydełko zrobione. I jeszcze jedno takie skrzydełko trzeba zrobić. Oczy. Jeżeli ktoś ma wbite już bezpieczne oczka, może tutaj dohaftować sobie rzęsy, brwi. Można też zrobić zamkniętymi oczkami, bez rzęs albo z rzęsami. Zaznaczamy sobie, gdzie mniej więcej chcemy, aby te oczka były. Ja proponuję za ósmym rządkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Między ósmym a dziewiątym rządkiem. Tutaj sobie z tyłu będzie zasłonięte, wbijam nitkę. Moje oczy będą miały szerokość dwóch półsłupków, czyli wbiję sobie po dwóch półsłupkach. Teraz znowu. Nie naciągam mocno nitki. Teraz to przyczepię troszkę. Zobaczę, czy tak jest dobrze. Teraz zabezpieczę ten dół o jeden rządek niżej. Wbijam się. Tą nitkę. I zakończę konwencję oczek. Wersja z koralikami. Tak samo między ósmym a dziewiątym rzędem zaznaczam sobie szpilkami. Wychodzę w tym samym miejscu, bo będę chciała troszkę zaciągnąć to oko, żeby zrobić takie wgłębienie. Coś w tym stylu.
Jeżeli wbiłam się w tym samym miejscu, to powinno się to potem tylko ładnie dać schować do środka. I tak samo zrobię z drugiej strony. Tak to wygląda. Troszkę wciągnęłam te koraliki. Można oczywiście nie wciągać, to już kwestia gustu. No i teraz jeszcze tylko doszyję tutaj takie zwierzęcki i brwi. Jeden rządek poniżej linii oczu i taki delikatny na jeden słupek. Spróbuję zrobić nosek. Teraz przyszyłam, chyba wystarczy. Trochę krzywo. Jeszcze może tutaj troszkę na tą stronę, bo bardziej wyszło mi z jednej strony. Wystarczy. Włosy. Ta wersja mi się najbardziej podoba, czyli taki pukiel włosów szczepiony tutaj na czubku głowy, ale testowałam też, tak jak Józefa z włóczki Lenia Soft, testowałam takim koczkiem i taka wersja, którą testowałam, ale bardzo pracochłonna i głowa jest taka bardzo ciężka wyszła. Musiałam aż nabić środek i umocnić tu plastikową podstawkę zrobić. Ten sposób polegał na tym, że robiłam za tylnią nitką tą część włosów i za tą nitką przednią, która mi tu została, robiłam łańcuszki, wbijałam się troszkę dalej. Kilka oczek łańcuszka i przez to tutaj te oczka łańcuszka tak tutaj wchodzą takie loczki. Natomiast z przodu w tej wersji, z przodu zrobiłam takie po prostu na oczku łańcuszkach takie pukle, tak jak tu, tylko dookoła głowy. Pokażę tą wersję, tą, którą ostatecznie teraz robię najczęściej, jak zrobić właśnie taki pukiel włosów. Nakładamy włosy. Tutaj sobie wyszyjemy grzybkę, ale zanim to zrobimy, otoczę takim ściegiem zwykłym fastrygowym i przyszyję te włosy. Tak dookoła głowy zrobię.
Troszkę mi się źle naciągnęło, wywróciłam, żeby było równo. I wracam tu, zaczęłam i tutaj jeszcze wyszyję z tej nitki grzyb. Nitką w kolorze włosów robię oczko łańcuszka. Tak, raz, dwa rzędy nad tym środkiem kółka do góry idę. Wbijam się pod słupek i zahaczam tu nitkę oczkiem ścisłym. Następnie robię łańcuszek. Ja zrobię 20 oczek łańcuszka. Jeżeli kto chce dłuższe lub krótsze włosy, może zrobić większą lub mniejszą ilość. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I teraz wracam na od drugiego oczka, od szydełka. Wracam półsłupkami, robiąc po dwa półsłupki w jedno oczko. Czyli zamiast 19 będę miała 38 półsłupków. I tak do końca. Wróciłam do głowy. Wbijam się na to tutaj oczko. I zakończam oczkiem łańcuszka. I znowu robię łańcuszek. Taka długość wyszła tego puklu. Złożone z 20 oczek łańcuszka. I znowu wracam. Tak samo, podwajając liczbę oczek, te półsłupków. I przytwierdzam trzeci pukiel. Nitkę mogę teraz nitkę, jeżeli będę chciała powiesić aniołka, to warto ją sobie zostawić troszkę tej nitki, żeby można go popowiesić. Otwieram łapki. Nitki pochowam do środka, zakończę. I skrzydełka. Wciągnę te nitki do środka ze skrzydełek.
Ja tylko przymierzyć sobie, jak mniej więcej te skrzydełka mogą być. I pozakańczać te wszystkie nitki, pozwiązywać, poobcinać. Aureole można zrobić takiego jakiegoś złotego sznureczka. Kiedyś został taki fajny, sztywny sznureczek. Niestety teraz już go nie mam, więc używam takiego. Można jeszcze zrobić jakąś opaskę, na przykład z łańcuszka, z muliny. Aniołkom możemy zrobić jeszcze takie z pasteli, suchy pasteli, tutaj mam papier trochę. I można zrobić leciutkie policzki.